Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz warta jest podkreślenia w tej teorii spiskowej. Otóż wywiad wojskowy nie jest formacją liczną. Nie jest formacją liczną, to jest kilkaset osób. Kilkaset osób nie byłoby w stanie, fizycznie nie byłoby w stanie, kontrolować całego państwa. Dlatego też, żeby móc kontrolować całe państwo, żeby móc okupować całe państwo, no, wywiad wojskowy musiał wytworzyć sobie narzędzie, które mu to umożliwia. Tym narzędziem jest agentura. Przy pomocy odpowiednio rozbudowanej agentury można już kontrolować całe państwo, wszystkie segmenty życia publicznego. I jak podaje pan dr Sławomir Cęckiewicz w swojej książce Długie ramię Moskwy, w 1990 roku wywiad wojskowy dysponował agenturą w liczbie 2,5 tysiąca. Nie było to z pewnością ostatnie słowo, raczej jak mówili starożytni Rzymianie, parva principia, czyli skromne początki. Myślę, że do dzisiejszego dnia ta agentura została rozbudowana co najmniej 10-krotnie. Co najmniej 10-krotnie. A to by oznaczało, że mamy kilkadziesiąt tysięcy współpracowników wywiadu wojskowego. No i w jakich środowiskach? W jakich środowiskach? Proszę Państwa, no, nie trudno sobie odpowiedzieć na to pytanie, gdzie byście Państwo lokowali tajnych współpracowników, gdybyście byli szefami wywiadu wojskowego? No nie w środowisku, z całym szacunkiem, gospodyń domowych. Bo co gospodyni domowa może powiedzieć? No, kiedy się tam przypaliła pieczeń, czy prawda, tam, to są wszystko informacje prawdziwe, ale no, mało użyteczne z punktu widzenia wywiadu wojskowego. Więc prawdopodobnie ta agentura jest werbowana albo plasowana w miejscach, gdzie podejmuje się decyzje, przynajmniej formalnie, gdzie się wytwarza opinie, które potem przybierają kształt decyzji. W takich miejscach ta agentura jest uplasowana. I dlatego właśnie podjęta 4 czerwca 1992 roku próba ujawnienia agentury w strukturach państwa nie mogła się udać, bo to by była rewolucja. Bo to by była rewolucja, czyli prawdziwa zmiana władzy. Bo gdyby agentura w strukturach państwa została ujawniona, to nasi okupanci z tajnych służb zostaliby pozbawieni podstawowego narzędzia kontrolowania państwa. I to by oznaczało, przynajmniej byłaby to szansa, odzyskania suwerenności politycznej, więc ona się udać nie mogła. Ona się udać nie mogła i zwróćmy uwagę, przypomnijmy sobie, kto tę próbę storpedował. Obydwie strony umowy Okrągłego Stołu. To dodatkowa poszlaka wskazująca, że umowa Okrągłego Stołu, ten akt założycielski III Rzeczypospolitej, nie była aktem zwrócenia suwerenności politycznej narodowi polskiemu, tylko była to umowa o podziale władzy nad narodem polskim, któremu tylko przekazano namiastkę suwerenności. Na czym polega, proszę Państwa, namiastka suwerenności politycznej? Wyjaśnił nam to bardzo ładnie w spiżowych słowach ojciec narodów, chorąży pokoju Józef Stalin. Józef Stalin powiedział, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. To oczywiście prawda, jak wszystko, co Józef Stalin mówi, ale swoim zwyczajem nie powiedział nam najważniejszego. Bo jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, jest kto przygotowuje alternatywę dla wyborców, dla suwerenów. Alternatywę trzeba przygotować tak, że bez względu na to, kto wygra wybory, żeby wybory były wygrane. Jak to się mówiło za moich czasów w kołach wojskowych, tak czy owak, sierżant Nowak. Otóż, proszę Państwa, mamy do czynienia z taką sytuacją, czemu służą
posunięcia bardzo delikatne, które przybrały kształt systemu wyborczego. Proszę zwrócić uwagę, że w Konstytucji, w artykule 118 Konstytucji została przeforsowana, jeśli dobrze pamiętam, to 118, została przeforsowana zasada proporcjonalności w wyborach do Sejmu. Ci sami ludzie, którzy w Konstytucji przeforsowali tę zasadę, ci sami ludzie w ordynacji wyborczej zrobili wszystko, żeby ta ordynacja wyborcza wywierała skutki jak najbardziej zbliżone do systemu większości. Dlaczego przeforsowana została zasada proporcjonalności? A potem skutki są zbliżone do większościowych. Dlatego, że taki układ, taki system wyborczy daje ogromną władzę ścisłym sztabom partyjnym. Bez jakiejkolwiek kontroli z czyjejkolwiek strony. Zwróćcie Państwo, zwłaszcza przy systemie parlamentarno-gabinetowym, taki jaki mamy u nas. Na czym polega system parlamentarno-gabinetowy? Na tym, że wszystkie władze państwowe albo bezpośrednio, albo pośrednio zależą od Sejmu. U nas wyjątkiem jest tylko prezydent, który jest wybierany w głosowaniu powszechnym. Wszystkie inne organy państwowe albo bezpośrednio, albo pośrednio zależą od Sejmu. Zatem kto kontroluje Sejm, kontroluje całe państwo. Dlaczego nie można było utworzyć czy proklamować czy systemu większościowego? Dlatego, jak już powiedziałem, że system proporcjonalny daje ogromną władzę ścisłym sztabom partyjnym. Te ścisłe sztaby partyjne to jest około 30 ludzi w państwie. Łatwiej kontrolować wywiadowi 30 ludzi niż 100 tysięcy. A tak by trzeba było, taką kontrolę trzeba było roztoczyć, gdyby system wyborczy był większościowy. To trzeba było kontrolować co najmniej 100 tysięcy ludzi, a tak to wystarczy 30. No to łatwiej. Łatwiej. Ale oczywiście wszystko ma swoją cenę. Ceną tego jest postępująca oligarchizacja politycznej sceny. Polega ona na tym, że właściwie od 22 lat ci sami ludzie, no chyba, że któryś umrze albo się zatańczy w karnawale, tak jak pułkownik Tobiasz, prawda? Na śmierć się zatańczył. No zresztą, jakże umrzeć w karnawale, jak nie tak, prawda? Po prostu inaczej nie wypada. Zatańcował się na śmierć. Otóż przy tym systemie 30 osób, abstrahując w tej chwili od rozwiedki, od kogo zależy, że taki ambicjoner w ogóle zostanie umieszczony na liście? Od sztabu, od kierownictwa partii. Więc wstępny etap selekcji zachodzi poza jakąkolwiek kontrolą z czyjejkolwiek strony. Ścisłe kierownictwa partii mówią, ty masz szansę, a ty w ogóle, żebyś nawet tu na głowie stawał, to nie masz najmniejszych szans. Bo jest wprawdzie, żeby nam zamydlić oczy, jest wprawdzie taki przepis konstytucji, że nie tylko partie polityczne mogą kandydatów wstawić, ale również grupy obywateli. Ale konstytucja nie mówi prawdy, znaczy mówi prawdę, bo mogą grupy obywateli, ale nie mówi prawdy całej. Bo cała prawda była taka, że grupy obywateli, o ile wcześniej, utworzą partię polityczną. Dlaczego? A to ze względu na pewne rozwiązanie w ordynacji wyborczej, które się nazywa klauzulą zaporową. Klauzula zaporowa mówi, że przy rozdziale mandatów w okręgach może uczestniczyć komitet wyborczy, który uzyskał co najmniej 5% głosów w skali kraju. Więc gdyby grupa obywateli wystawiła listę wyborczą w jednym okręgu i nawet gdyby w tym okręgu ta lista uzyskała 100% głosów, to ponieważ w innych okręgach nie wystawiła żadnej listy, no to nie uzyska
5% głosów w skali kraju i nawet, że w tym okręgu wygra 100%, to nie będzie uczestniczyć w rozdziale mandatów. O i w ten sposób wszyscy, którzy nie należą do, nie podlegają kontroli ścisłych sztabów partyjnych, nie mają nic do tego. No i w rezultacie scena polityczna się oligarchizuje, to znaczy ci sami ludzie się tam kotłują, zmieniając co najwyżej szyldy partyjne, albo zmieniając, przechodząc z partii do partii. Tak jak na przykład pan poseł Platformy Obywatelskiej, pan poseł Mężydło. Pan poseł Mężydło przeszedł z PiS-u do Platformy Obywatelskiej, to by tam nie specjalnie nie powinno tam budzić zainteresowania, gdyby nie deklaracja, jaką przy tej okazji złożył. Otóż pan poseł Mężydło powiedział, że przechodząc z Prawa i Sprawiedliwości do Platformy Obywatelskiej nie musiał zmieniać poglądów. I ja mu wierzę. Ja mu wierzę. Na pewno tak było. Na pewno tak było. Bo proszę Państwa, po co w takiej sytuacji mieć jakiekolwiek poglądy? Bezpieczniej jest nie mieć ich wcale. Bo no, wtedy mieć... Trzeba mieć poglądy tak, jak kierownictwo ma. Proszę pana, oczywiście, znaczy trzeba udawać, że się takie poglądy ma, ale tak naprawdę nie mieć ich wcale, bo kierownictwo często poglądy zmienia w zależności od tego, jaki jest rozkaz, prawda? Jaki jest rozkaz? Jaki jest rozkaz, żeby było tak, to ona ma takie poglądy, jaki jest rozkaz, żeby było inaczej, to... Co jest dowodem przewidywalności politycznej sceny, a w demokracji przewidywalność jest bardzo ważna, bo jeszcze by tego brakowało, żeby nasza młoda demokracja była nieprzewidywalna.